Piątek, piąteczek, piątunio, godzina 12, zaczynamy. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Stasia doczekała się na odpowiedź, prosiła filmik, w którym wieku mieć dzieci. Ho! Żeby tacy mądrzy byli ludzie, to fajnie byłoby na świecie. Ja długo, to Wam powiem z mojego doświadczenia, z mojego życia właściwie, zawsze całe życie lubiłam dzieci, uwielbiałam dzieci, chciałam z tymi dziećmi pracować. Dzieci to po prostu, jak widziałam małe dziecko, to aż się trząsłam, bo w ogóle takie małe lubię, a rozmawiać z już takimi, które zaczynają gadać, to jest fajnie, bo dzieci to są takie szczere, naiwne, powiedzą Ci prawdę. No bardzo lubię dzieci. Ale to jakby lubienie dzieci nie wystarczyło do tego, żeby mieć dzieci. Ja nigdy nie chciałam ani wyjść za mąż, ani nie chciałam mieć dzieci. Chciałam mieć 4 duże psy i z nimi mieszkać. Tak, taka byłam dziwaczka. No ale przyszedł moment, pach, strzała amora, poznałam męża. Pobraliśmy się, no i oczywiście jak już mamy wspólne życie, to trzeba było do tego wspólnego życia kogoś zaprosić, a najlepiej to zaprosić własne dzieci. I tym sposobem my mamy córkę i syna, jak już wiecie, albo nie wiecie, teraz się dowiedzieliście. Ja nie byłam taka bardzo młodziutka, bo ja miałam, tuż przed 30 urodziłam dziecko płci żeńskiej, a po 35 roku życia urodziłam dziecko płci męskiej. I nie byłam taką młodą mamuśką. Myślę, że w ogóle mieć dzieci jest fajnie. Do mienia dzieci trzeba dojrzeć, aczkolwiek dzieci też pojawiają się w naszym życiu nieplanowane i czasami niechciane, choć ja w to tak do końca nie wierzę, bo czyż nie jest piękny moment i tutaj pewnie zgodzą się ze mną mamy, te dziewczyny, te kobiety, które już powiły maleństwo. Nie ma piękniejszego momentu w życiu dla kobiety, jak urodzenie dziecka i momentu, w którym to dziecko kładzie się na piersi. To jest coś pięknego. Tego nikt nie jest w stanie przeżyć tak, jak przeżywa to matka. Mam tutaj na myśli ojców, oni kochają, oni dbają, ale nigdy nie przeżyją tego wspaniałego, znaczy tak wspaniale tej chwili, kiedy widzimy już swoje dziecko na świecie. Na pewno zwlekanie z posiadaniem dzieci nie jest fajne czy dobre, dlatego że my uważamy, że najpierw trzeba, znaczy... Teraz są takie czasy, kiedy młodzi ludzie, przyszli rodzice, mówią tak, no tak, no ale żeby urodzić dziecko, czy żeby mieć dziecko, to trzeba tak, trzeba mieć mieszkanie, trzeba mieć dobrą pracę, bo trzeba temu dziecku wszystko kupić, to dziecko wszystko musi mieć. I tak dorabiamy się, dorabiamy się, dorabiamy się, dorabiamy się. Przychodzi wiek, powiedzmy, przed 40, i choć w tej chwili bardzo dużo kobiet rodzi pierwsze dziecko przed 40, bo medycyna poszła bardzo w górę i ten wiek życia człowieka się przedłuża, w związku z tym też później kobiety rodzą dzieci, to jeżeli okaże się, że taka kobieta ma na przykład problemy z zajściem w ciążę, to okres leczenia jest długi, więc zanim się ją wyleczy, to potem się okazuje, że ona ma dobrze po 40 i nie wiem, czy dobrze jest mieć dzieci po 40. Pewnie fajnie też. Mam taką koleżankę, która urodziła dziecko po 40 i bardzo fajne mają relacje z bardzo fajną matką, ale teraz, kiedy on studiuje, to ona jest już na emeryturze. To chodzi mi o to, że fajnie byłoby z tym dzieckiem spędzać dużo czasu. I choć ja nie byłam młodą matką, to myślę, że ja urodziłam dzieci już na ostatni dzwonek. I pewnie, że nie fajnie mieć dzieci w wieku lat 16 czy 13, jak to się czasami zdarza,
ale po to są rodzice, żeby dziecko ustrzec. Ale jeżeli taka osiemnastka urodzi dziecko, to czasami one są wspaniałymi matkami i ten instynkt macierzyński się w nich budzi i te dzieci są bardzo szczęśliwe i te matki są bardzo szczęśliwe. Fajnie jest mieć dzieci, naprawdę. Jeżeli tylko jest jakaś taka maleńka chęć na to, żeby to dziecko mieć, to miejcie dzieci, rozmnażajcie się, bo to jest naprawdę patrzeć, jak ta mała istotka rośnie, jak te więzi między nami, ja już też w którymś filmiku to mówiłam, jak te więzi między nami, między rodzicami a dziećmi się zawężają. Obserwowanie, jak to dziecko rośnie, jak staje się człowiekiem dorosłym, pełnowartościowym, czuć w sobie tę dumę, że tak, to jest robota, którą dobrze wykonałem, czy wykonałam. Dziecko mam wspaniale wychowane, wyrosło na wspaniałego człowieka. Takich uczuć nikt wam nie opowie, nikt wam nie przekaże. Takie uczucia muszą się zrodzić w nas i do tego, żeby one się w nas wrodziły, czy z nas zrodziły, to do tego jest potrzebne właśnie posiadanie dziecka. I tu wiek nie ma nic do tego. Tylko proszę pamiętać, że niestety cywilizacja i sposób, tryb jaki, życia, jaki prowadzimy, niestety zwiększa niepłodność u ludzi i trzeba dać swojemu organizmowi i medycynie czas na to, żeby nam pomogła i medycyna, i żeby nam ta medycyna pomogła w posiadaniu dzieci. Bo nie ma nic, powtarzam, nie ma nic piękniejszego od bycia z mojego punktu widzenia mamą, ale jak patrzę na mojego męża, który jest wspaniałym ojcem, to myślę, że z jego punktu też nie ma piękniejszej rzeczy, jak być właśnie rodzicem. Także naprawdę fajnie mieć dzieci i miejcie dzieci. I jak ja tak patrzę, obserwuję na YouTube, jak niektóre matki opowiadają o swojej ciąży, dzielą się swoimi doświadczeniami, potem pokazują, jak te dzieci wspaniale rosną, jak ja widzę tę dumę, że oni są tacy dumni, że mają te dzieci, to uwierzcie mi, jeżeli zdecydujecie się na posiadanie dziecka, to dziecko naprawdę, ono nie potrzebuje ani pieniędzy, ani super warunków, jeżeli ma miłość i podstawowe, miłość i jeszcze raz miłość, jeżeli ma jakieś tam podstawowe rzeczy, czyli ma ciepło, ma co zjeść, ma w co się ubrać i wiele miłości, to dziecko naprawdę będzie nam niesłychanie wdzięczne, bo spowodowanie wspaniałego dzieciństwa dziecku to nie są pieniądze, to nie są warunki mieszkaniowe. Pewnie, że fajnie byłoby, żeby mieć pieniądze i żeby mieć piękny dom i żeby wszystko mieć w ogóle super i żeby to dziecko wszystko super miało, ale trzeba pamiętać, że dziecko trzeba też uczyć wypracowywania w życiu wszystkiego. Jeżeli od małego temu dziecku się wszystko będzie dawało na tacy i ono będzie do tego przyzwyczajone, to jak pójdzie w życie dorosłe, to ono będzie od tego życia też wymagało tego, że życie musi wszystko mu dać i jak to on ma zdobywać. On nie musi zdobywać. Rodzice dawali, to on ma taki, wyrasta wtedy człowiek, który ma roszczeniowy stosunek do życia. Uważa, że życie mu wszystko, życie i otoczenie powinno mu wszystko dawać i spełniać jego zachcianki. Więc naprawdę, nie mieszkanie, nie pieniądze, nie jakieś cuda wianki na kiju, ale przede wszystkim miłość i tylko i wyłącznie podstawa jest ważna do tego, żeby dziecko było szczęśliwe i żebyśmy razem z tym dzieckiem byli szczęśliwi i obserwowali, jak to dziecko w górę serc nam rośnie. I zachęcam Was do posiadania dzieci nie dlatego, że tak trzeba, bo jest niż demograficzny, choć to też jest bardzo ważne, bo ktoś na nasze emerytury musi pracować, ale mieć dzieci jest naprawdę chyba jedną z najcudowniejszych, jeżeli nie najcudowniejszą sprawą w całym życiu człowieka. I bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają instynktu macierzyńskiego, choć wiem, że tacy ludzie są, również ich szanuję, bo każdy jest jakiś i ta różnorodność właśnie ubarwia nam życie, ale jak widzę, ile radości, ile szczęścia,
dają dzieci, nie żałuje ani jednego kroku, ani jednej ciąży, ani jednego porodu. Po prostu to mieć dzieci to jest największe szczęście i będę to powtarzała zawsze i wszędzie. I ktokolwiek mnie zapyta o każdej porze dnia i nocy, będę tak samo mówiła. Łapka w górę, poproszę. Kolejne tematy na kolejne piątki, piąteczki, piątunia. Ściskam Was mocno. Zapraszam do filmików kulinarnych. Cześć!